Samurai Jack w końcu trafił do mojego domu. Niestety musiałem go zapraszać aż z USA. I tyle dobrze, że nie z odległej przyszłości, gdzie zło aku jest prawe. Założę się, że tam nie mają Samuraja Jacka. Bo nawet we współczesnej kurwa Europie nie ma Samuraja Jacka. Zestaw DVD dorwałem z Amazonu i jest prześliczny. To nie jest standardowe wydanie rzucane na rynek jak stare mięso. To jest miłość, czuć miłość. Wewnątrz każdego stylowego boksu mamy kolejny stylowy boks. A jakbyście chcieli wiedzieć, tu zabawa się nie kończy, tu się dopiero zaczyna. W środku jesteś witany przez krótki tekst od samego Tartakowskiego. Dziękuję Tartakowski, super tekst. Po lewej masz streszczenia odcinków, co też bardzo pomaga, kiedy odcinki nazywają się Episode 1, Episode 2, Episode 3 i tak dalej. Same płyty też stylem bardzo pasują do reszty. W ogóle zestaw strasznie cieszy oko, bo wszystko jest w nim konsekwentne. To jest ważne, konsekwencja, kiedy wydajesz coś dla kolekcjonerów, bo przecież to nie jest coś, co wydajesz dla dzieci. I nie licząc jednej rzeczy, która nie jest konsekwentna. Jest okropna, spójrzcie na to. Co? Czy była jakaś kontrola jakości? Na grzbiety? Tak jakby była kontrola jakości do wszystkiego innego. Co to kurwa jest? Czemu to? Ja jestem smutny. I jeszcze jakby tego było mało, między drugim a trzecim sezonem zmieniło się logo stacji. No Cartoon Network, come on! Mogliście jeszcze wytrzymać te kilka miesięcy. Małe dzieci. Głównym minusem wydania jest to, że przyjechało z Ameryki. I nie pachnie jak hamburgery i kryzys ekonomiczny, ale nie działa na moim europejskim PS3, ani na większości odtwarzaczy DVD w ogóle w Europie. Czy Europejczycy nienawidzą dobrych seriali, że nie chcą tego tutaj wydać? Co się dzieje? Same odcinki są w takiej samej formie jak w telewizji, więc tutaj nie ma się czego obawiać, nikt przy nich nie gmerał, nikt nie próbował robić jakieś HD, nikt nie przerysowywał ani nie przerabiał do 3D czy coś teraz modne. Nadal jest cicho, jest stylowo, jest klimatycznie i nadal nie mogę się nadziwić, jak coś takiego dostało się do telewizji z kreskówkami. W takim sensie, że to jest bardzo dobre. A dzieci generalnie nie mają gustu. Patrz, nie wiem, Johnny Test, kurwa, i Kung Fu Kurczaki. Jeżeli przegapiliście Samuraja Jacka, to nadrabiajcie zaległości, bo w tej chwili nie mamy o czym rozmawiać. W sensie jako, nie wiem, twórcy, bo wielu początkujących twórców może się nauczyć paru trików. Sam Samurai Jack czerpie ze wszystkiego, co najlepsze w historii, nie wiem, w filmografii czy czego tam. Mówię tu nie tylko o twórcach seriali animowanych, też komiksiarzach, muzykach, reżyserach, wszystkiego co popadnie i scenarzystach, bo to wszystko jest na bardzo wysokim poziomie w Samuraju Jacku. Na płytach, na każdej płycie jest kilka bonusów, jest parę komentarzy do wybranych odcinków, chociaż tylko kilku. No i możemy sobie puścić Samuraja po francusku lub hiszpańsku. Ale nie polecam. Bo to nie jest serial pod tytułem Trzęsi tyłek Jack ani Toreador Jack, tylko Samurai Jack. Więc jak jest samuraj, to musi być po angielsku. Myślę, że wiem, czemu Samurai Jack nie został wydany w Europie. Wiecie co? Ja myślę, że żyjemy w odległej przyszłości, gdzie Aku jest prezydentem Cartoon Network i karmi się łzami ludzi, którzy czekają wieczność na wydanie nie tylko Samuraja Jacka, ale też Adventure Time, Regular Show, a i, no nie wiem, starszych hitów jak Johnny Bravo i Atomówki. Come on, wal się, Aku, wal się. Ciekawostka na koniec. Jeżeli kiedykolwiek wyjdzie film z Samurajem Jackiem, a podobno wyjdzie, jako że Tartakowski o tym wspominał we wrześniu 2012 roku, powiedział, że zaczęła się preprodukcja, to niestety Aku będzie mówił zupełnie innym głosem. Dlaczego? Dlatego, że aktor, który podkłada mu głos, nie żyje. Druga ciekawostka to jest ten sam aktor, który podkłada głos wujkowi Iroh w Avatarze The Last Airbender. I nie mówię tu o filmie, tylko o wybornym serialu.